Pałacowe dzieci to sieroty wojenne, które w 1946 roku przybyły do Krzeszowic, aby tutaj zamieszkać i realizować obowiązek edukacyjny. Historia pałacowych dzieci brzmi trochę jak bajka, ponieważ musimy się cofnąć do lat wojennych, kiedy Stanisław Jedlewski, osadzony w twierdzy przez gestapo i mający zostać rozstrzelany, na szczęście przeżył. Niemniej jego znajomi, nauczyciele zostali zgładzeni w ramach likwidacji polskiej inteligencji. I wtedy Stanisław Jedlewski, już wówczas ojciec dwójki dzieci, obiecał sobie, że jeśli przeżyje wojnę, to wszystkim dzieciom, które zostały osierocone, dzieciom swoich znajomych nauczycieli, stworzy prawdziwy dom. I tak też się stało, kiedy po wojnie jego żona Kamila przeczytała w czasopiśmie Odrodzenie artykuł profesora Wyki, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, o tym, że nieopodal Krakowa w Krzeszowicach jest opuszczony przez Hansa Franka Pałac Potockich i jest on znakomitą przestrzenią do tego, aby właśnie tam stworzyć dom dzieciom. Po niedługim czasie do pałacu zaczęły rzeczywiście przybywać grupki dzieci, wojennych sierot. Były to zarówno dzieci nauczycieli, ale były to również dzieci z Powstania Warszawskiego, mali partyzanci, dzieci powracające z obozów koncentracyjnych czy też z niemieckich obozów pracy. Stanisław Jedlewski był nauczycielem języka polskiego wówczas. Później, jako już profesor, najpierw doktor, później profesor, został oddelegowany do Warszawy, aby tam w 1951 roku stworzyć pierwszy w Polsce Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. I te metody i metodykę pracy, która została wypracowana z pałacowymi dziećmi w pałacu w Krzeszowicach, przeniósł na grunt polskiej resocjalizacji i na grunt metod pracy z osobami nieletnimi, społecznie niedostosowanymi. Do Krzeszowic przybyłam jako dziewczynka, mając 3 lata, więc właściwie całe dzieciństwo spędziłam w Krzeszowicach. Co więcej, moim takim terenem zabaw był teren właśnie parku i Pałacu Potockich, więc wspominam moje dzieciństwo jako takie dzieciństwo troszeczkę pałacowe, jeszcze wówczas zupełnie nieświadoma, co się w pałacu odbywało po wojnie. Natomiast pisanie książki było dla mnie o tyle niezwykłe, że podobnie jak pałacowe dzieci, jestem również przybyszką do Krzeszowic i to odkrywanie pałacu, odkrywanie tej niezwykłej historii, która miała miejsce po wojnie, też emocjonalnie dla mnie dużo znaczyło. I tutaj przy okazji wspomnę, że kilka dni temu odeszła jedna z pałacowych dziewczynek, przeczytała moją książkę, zdążyła i odeszła. I chciałam tą wypowiedź zadedykować pani Teresie Czerny, pałacowej dziewczynce, która podobnie jak ja spędziła swoje dzieciństwo w Krzeszowicach. Jako kilkuletnia dziewczynka, patriantka ze Lwowa, trafiła do Krzeszowic. Natomiast jeśli chodzi o moje odkrywanie Krzeszowic, to rzeczywiście ostatnie kilka lat spędziłam w archiwach i spędziłam w dokumentach historycznych dotyczących Krzeszowic, dlatego było to niewątpliwie nowe odkrycie tego miasteczka dla mnie i mam tym samym nadzieję, że czytelnicy w tej książce, również rodowici krzeszowiczanie, znajdą dużo interesujących informacji o historii miasteczka, o którym teraz mogę powiedzieć, naszego miasteczka. Książka, o której mówimy, mam ją tutaj przed oczyma. W ręku to jest książka, oj, do kamerki, Pałacowe dzieci, rzecz o pedagogii Stanisława Jedlewskiego na podstawie funkcjonowania Państwowego Zakładu Wychowawczo-Naukowego w Krzeszowicach w latach 1946-1950. Skąd ten temat? Do tematu dochodziłam bardzo okrężną drogą, ponieważ znałam profesora Stanisława Jedlewskiego z pedagogiki resocjalizacyjnej, natomiast wielokroć słyszałam o jego powojennych przygodach w Krzeszowicach i w momencie, kiedy
Przeszłam etap habilitacji, pomyślałam, że połączę swoje zainteresowania naukowe z odkryciem, co tak naprawdę tutaj w Krzeszowicach się podziało i skąd profesor, twórca pedagogiki resocjalizacyjnej dla nieletnich w Polsce, skąd znalazł się w Krzeszowicach. Także tutaj te moje zainteresowania czy tropy badawcze zatoczyły koło, ale tak się złożyło, że studiując losy pałacowych dzieci i odkrywając ich historię dzieciństwa, tak naprawdę doszłam do wniosku, że ja cały czas zajmuję się takimi samymi dziećmi, czyli dziećmi w jakiś sposób pokrzywdzonymi, dziećmi z traumą, dziećmi mającymi czasami problem z dostosowaniem się, dziećmi żyjącymi na marginesie, a niejednokrotnie dziećmi ulicy, dlatego że niektóre grupki dzieci, które przybywały do pałacu, były to sieroty pozbawione domu i one czasami były niemalże z ulicy ściągane do Krzeszowic, do pałacu. Oczywiście nie wszystkie, niemniej no, takie też istniały. Mam tu na myśli na przykład małych partyzantów. Także cały czas temat dziecka, dziecka niedostosowanego, dziecka pokrzywdzonego, dziecka w jakiś sposób wykorzystanego przez no, negatywną stronę życia jest w moim życiu obecny. Bardzo lubię dewizę Roberta Parka, przedstawiciela szkoły chicagowskiej, który powiedział kiedyś, że aby poznać miasto, trzeba się nim ubrudzić. Ja jestem badaczką terenową i wyciągając jakiekolwiek wnioski o funkcjonowaniu miasta, jestem osobą, która po prostu na to miasto idzie. Kilkadziesiąt właściwie miesięcy swojego życia spędziłam na ulicy, doświadczając tej ulicy w sensie badaczki terenowej i uważam, że tutaj uprawiając tego rodzaju dyscyplinę i tego rodzaju badania, nie można jej tworzyć zza biurka. Doświadczenie bycia z dzieckiem na ulicy, doświadczenie bycia z członkiem gangu młodzieżowego na ulicy, obserwacja tych działań, rozmowy z osobami w kryzysie bezdomności, fascynacja ulicą, ale też jej niebezpieczna strona, bo ulica nie jest tylko miejscem przyjaznym, ulica często jest miejscem nieprzyjaznym, brzydko pachnie, stanowi niebezpieczeństwo dla osób, może nie mówiąc językiem goffmanowskim, normalsów, którzy spędzają czasami na tej ulicy czas przechodząc z miejsca na miejsce, na przykład z pracy do domu, ale musimy sobie zdawać sprawę, że ulica też jest miejscem stałego pobytu niektórych osób, członków naszego społeczeństwa i ubrudzić się miastem dla mnie oznacza, że wyciągając jakiekolwiek wnioski czy tworząc tezy na temat miasta, ja na to miasto po prostu idę, rozmawiam z osobami, doświadczam ulicy. I dopiero wówczas wracam do domu, siadam do biurka i zaczynam pisać o mieście. Pandemia wywróciła ulicę do góry nogami, ponieważ dzieci, które zwykle spędzały większość swojego czasu na ulicy, mówię tutaj o dzieciach i młodzieży, nagle musiały stanąć wobec sytuacji zamknięcia w domu często nieprzyjaznego, w domu, który jest domem tylko z nazwy, bo jeśli chodzi o takie cechy typu bezpieczeństwo, ciepło, poczucie przynależności, tym domem nie jest. I to musiało zmienić działanie pedagogów podwórkowych i streetworkerów. Paradoksalnie osoby te zostały pozbawione miejsca pracy. Dlatego zaczęto organizować różnego rodzaju działania w przestrzeni online i właściwie w tym momencie mamy do czynienia z taką ulicą online, dlatego że większość pedagogów ulicy i streetworkerów prowadzi działania w tej przestrzeni, aby mieć kontakt z dziećmi. Niemniej wychodzą również na ulicę, ponieważ po tej magicznej godzinie 16, jak się okazało, dzieci jednak i młodzież wychodzą na ulicę, wychodzą na podwórka, bo jest to ich naturalna przestrzeń przebywania. Natomiast to, co jest interesujące, na wiosnę zajęłam się z moją doktorantką takim researchem sytuacji, jak to wygląda w brazylijskich fawelach, jak to wygląda w indyjskich slumsach, jak to wygląda na świecie w różnych wybranych przez nas przestrzeniach wykluczonych. I na przykład w brazylijskich fawelach doszło do sytuacji, kiedy to zorganizowane grupy przestępcze zaczęły tworzyć pomoc dla mieszkańców faweli,
i zaczęły tworzyć działania edukacyjne i profilaktyczne, które mają zapobiegać zakażeniu COVID-19. Zaczęli finansować taką pomoc jak rozdawanie jedzenia, rozdawanie płynów dezynfekujących, maseczek, więc śmiało mogę powiedzieć, że uruchomiły się te działania oddolne, działania, które w czasach, w mrocznych czasach, jak to pisze Goldfarb, spowodowały uruchomienie siły bezsilnych, tutaj zacytuję Wacława Havla. I rzeczywiście dla mnie jest to interesująca sytuacja, jak wobec bezradności państwa, wobec osób najsłabszych, osób wykluczonych, osób, które żyją kompletnie na marginesie społecznego życia, oddolnie wolontariusze, pracownicy organizacji pozarządowych oraz sami członkowie tych lokalnych społeczności, w tym grupy przestępcze, potrafią zapewnić sobie byt i przetrwanie. Ja tu sobie przygotowałam dwie książki. Jedna książka to jest najnowsza książka Olgi Tokarczuk, Czuły narrator. Myślę, że tutaj nie zaskoczę naszych odbiorców. Niemniej chciałam zwrócić uwagę na fakt języka w tej książce, który mnie absolutnie fascynuje. I nawet nie chodzi o treść książki, a o język, którym jest ona napisana. Także serdecznie polecam w wolnych chwilach te eseje. Natomiast druga książka, którą chciałam polecić, jest to najnowsza książka, nie wiem jak do kamerki, o dobra, trochę widać, najnowsza książka Sylwii Hutnik, Miasto zgruzowałe, codzienność Warszawy w latach 1954-1955. Książka jest nieprawdopodobnie interesująca z racji faktu, że Sylwia Hutnik ukazuje nam życie codzienne Warszawy z punktu widzenia antropologii codzienności i wyciąga na światło dzienne takie szczegóły i niuanse, na przykład życia domowego, relacji międzyludzkich, o których nie słyszeliśmy jeszcze w tych czasach, no już nie takich powojennych, po 1954, a że jest to problematyka związana z tematyką miejską, no książka mnie absolutnie pochłonęła i właściwie szukam też odpowiedzi na pytanie, jak wygląda miasto wyłaniające się z ruin, ale nie z punktu widzenia odbudowania takiego fizycznego, tylko odbudowania życia w kontekście właśnie, tak jak mówiłam, antropologii, relacji międzyludzkich, stylu życia, który się kształtował u Polaków i warszawiaków po wojnie. Także serdecznie polecam te dwie książki.